jakiegoś pisma, które miało być skierowane niedawno do Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy z pana ministerstwa, przez pana, czy z innego ministerstwa, w którym informujecie Komisję Europejską, że nie spełnicie tego warunku dotyczącego przestrzegania karty praw podstawowych. Nie kojarzę firmy żadnego dokumentu, który pisalibyśmy, że nie spełnimy takiego warunku. Kiedy spełnimy te warunki? Dwa. Te warunki są w trakcie dialogu z Komisją Europejską, aby je spełnić, jesteśmy bardzo blisko, aby je spełnić, musimy mieć potwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej. Takie jest prawo unijne. A kiedy możemy je spełnić? Wymóg spełnienia jest taki, aby był spełniony na dzień, kiedy będziemy zwracać się o płatność o fakturę. Dziękuję. Dostajemy zaliczek. Pojawiła się taka informacja, że od polskiego rządu popłynął do Komisji Europejskiej pisemny komunikat zamykający sprawę de facto, jeżeli chodzi o kartę praw podstawowych, bo miał popłynąć komunikat w brzmieniu mniej więcej takim, że już nic się nie zmieni w kwestii praworządności, że Polska nie zamierza już bardziej, bo rząd uważa, że już ten warunek spełnia, niczego poprawiać w kwestii polskiej praworządności, a więc tak naprawdę dość kategoryczny list został wysłany. Na razie jednak nie ma potwierdzenia oficjalnego, by taki dokument z polskiego rządu popłynął. Jak mówią politycy opozycji, nie widać szczególnego zaangażowania i też szczególnej woli, by zrobić wszystko, by te pieniądze, które tak niezbędne, jak tlen potrzebne są Polakom teraz w obecnym, podczas obecnego kryzysu, tak jak potrzebne były pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma determinacji, bo jest walka polityczna w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jest potrząsanie szabelką wobec Komisji Europejskiej na wewnętrzne potrzeby polityczne. Tyle tylko, że te pieniądze się Polakom po prostu należą, tak jak wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. I tymczasem polski rząd działa tak, jakby nie chciał po prostu wypłaty tych pieniędzy. Ja nie widzę żadnej dobrej woli, nie widzę żadnej współpracy. Zresztą pewnie wystarczy popytać urzędników unijnych, żeby zobaczyć, że to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby coś dla Polski zyskać, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że ta wredna Unia, wredni Niemcy i pewnie jeszcze parę innych narodowości PiS mógłby dodać, że rzuca temu rządowi kłody pod nogi. A prawda jest taka, że ten rząd nie ma dobrej woli.